dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. Jak ten czas leci, szanowni państwo, 5:51, słoneczko wzeszło, więc teraz już jest no, całkiem wysoko nad Warszawą. Pięknie wygląda nasza stolica, prawda, o poranku? Ilonko? Dzień dobry. Warszawa wygląda pięknie o poranku. Widać, że ona jeszcze tak trochę budzi się do życia, lekko śpi, trochę zachmurzona, trochę chce być słoneczna, czyli tak jak z pogodą teraz. Niby jeszcze lato, ale gdzieś tam jesień się wkrada. Ale zaprzyjaźnieni piekarze to już ten, już mają apogeum swojej pracy, bo za chwilkę pojawimy się po bułki oczywiście. Tylko... A ty pamiętasz z dzieciństwa taki smak świeżo upieczonego chleba? A zapach? Ja miałem w ogóle, wyobraź sobie, że na moim osiedlu była piekarnia. I zawsze pierwsze, co po wstaniu, jak się rano wstało bardzo, pierwsze, co było czuć, to było właśnie czuć zapach tego pieczywa. I on był kapitalny, nie do podrobienia. Nie, można było lunotykować, zamknąć oczy, lunotykować. Stać i pod piekarnię zawsze by cię ten zapach doprowadził. Tak. Witamy państwa bardzo serdecznie. Rafał Patyra. Ilona Januszewska, to państwo wiedzą, znają państwo tę twarz, prawda? Jaki włos dzisiaj? Wszyscy się znamy i bardzo się cieszę, że mam nadzieję, że się znamy, lubimy i spotykamy. Tak spotykać się będziemy dzisiaj na pewno. Ciekawe rozmowy. Ciekawe spotkania. I talenty, jakie uda nam się pozyskać i o nich opowiedzieć, dlatego że dzisiaj jest Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Jaki ty masz talent, powiedz? Ja ci zaraz powiem, jak ja cię widzę. Ale spróbuj ocenić to sama na początek. Dawaj. Moim zdaniem takim talentem w kryzysowej sytuacji jest umiejętność zrobienia obiadu z niczego, co jest w lodówce. Wiesz, jak to jest, jak w lodówce jest cały nic? No jasne. I nagle trzeba zrobić... Trzeba z tego wyszyć. Nie jest to mój talent, ale spotykam się. I nagle trzeba zrobić jakiś obiad. I ja tak otwieram tą lodówkę, patrzę... coś tam łączę. Najbardziej mi się podoba to tylko ja tyle bym potrafił z tego, wiesz? A według mnie masz talent jeszcze do opieki nad drugim człowiekiem. Przypominam się pielgrzymka, na której byłaś, pamiętasz? Ostatnio z niepełnosprawnymi, którym pomagałaś dostać się do Częstochowy. To jest talent dopiero, wiesz? Wbrew pozorom jestem skromna, ale rzeczywiście... Ale rzeczywiście coś w tym jest. Dziękuję ci bardzo. A chętnie państwu też zaprezentujemy nasz cytat dnia, który pochodzi z ust samego Jana Pawła II. A to jest cytat, który jak najbardziej nawiązuje do talentów. Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto rozdaje, kto zdolny jest dawać. I ty właśnie ten swój talent kapitalnie w ten cytat też mieścisz. Takie, bo ty bogactwo, dajesz, takie bogactwo zdecydowanie mi się podoba i do takiego bogactwa zachęcam państwa. Tak, pomaganie drugiej osobie... To jest taka łaska i to jest coś, co po prostu zostaje. Tu nie liczą się żadne korzyści materialne. Tu po prostu nawet żadne słowo dziękuję, bo to jest miłe, ale tego nie oczekujemy. To po prostu zostaje gdzieś tam w głębi serca. A mam nadzieję, że nasz program też dzisiejszy zostanie w głębi serca, bo o sercach będziemy mówić, między innymi o randkowaniu w internecie, ale nie tylko. No to co, sprawdzamy. No to dobrze, to teraz jeszcze ilustracja graficzna, co też w naszym programie, przynajmniej w pierwszej części, bo nasz program, jak państwo wiedzą, ma dwie części, a wkrótce może to się nawet zmienić, znaczy poszerzyć, ale o tym na razie sza. Brazylia blokuje platformę X. Kuchnia Karola Kusa. Prozdrowotne właściwości octów i olejów. O occie i oleju będzie mówiła Paulina Moroza, którą już teraz skierowaliśmy na specjalne stanowisko i zaraz te occy i olej będzie przedstawiać. Gdzieś tam się szykuje, takie stanowisko jest gotowe. Widzę te occy, będzie ciekawie. Ale gość, który na pewno jest gotowy, zawsze jest gotowy i to od godziny 6:05, a nawet wcześniej, bo musi sobie jeszcze produkty przygotować. To oczywiście nasz Karol Kus, który ma to w lesie, ale absolutnie nie ma tego w nosie i specjalnie dla państwa szykuje kapitalne rzeczy. Dzisiaj to będzie, uwaga, Perliczka. Perliczka ze świeżym tymiankiem. I tak po królewsku trochę to brzmi. Perliczka. Innych rzeczy tam Karol też dorzuci. No właśnie, jesteśmy bardzo ciekawi, co tam będzie w tej perliczce. Gruszka, jabłka, z tego co pamiętam. No, ale zresztą o szczegółach sam Karol. Proszę. Sprawdzam. Bardzo.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. No, piękny lipiec z tego września, prawda? Dzisiaj o godzinie 4:00 pierwszą kawę wypiłem jeszcze w piżamce letniej na zewnątrz, więc coś się chyba w pogodzie zmieniło. Zresztą ci, którzy kleli tam na swoich pracodawców, że dopiero urlop dostali we wrześniu, mogą się cieszyć, bo tak, przyjechali nad morze, pustki już w tej chwili, a oni w pełnej krasie letnio sobie odpoczywają, więc nie parawanik przy parawaniku, tylko oni sobie tam leżą z żonką, z wnukami czy z dziećmi i tak dalej, i tak dalej. No z dziećmi nie, dzieci już poszły do szkoły i bardzo dobrze i się tam uczyć elegancko, ale my dzisiaj, drodzy Państwo, w naszej kuchni zajmiemy się czym? Perliczką, perliczką. Udowodnię Państwu, że można taką perliczkę zrobić bardzo soczyście i mimo, że mięso jest suche i czerwone, kurczak bardzo blado wypada przy perliczce. Drodzy Państwo, to Polacy zajadali się od dawien dawna i potrafili tę perliczkę pięknie przyrządzać. Był taki czas, i to nie krótki, gdzie przez dekady perliczki praktycznie w sklepach nie było. Ale w tej chwili jesteśmy zaperliczeni. Perliczkę można dostać na prawie każdym kroku i taką perliczkę dzisiaj zrobimy z jabłuszkiem i z gruszeczką w środku, z doskonałymi naszymi ziołami, jak tymianek, rozmaryn, czosneczek. Te wykałaczki to nie są tutaj bierki do grania, tylko nimi zamkniemy naszą perliczkę, potem ją przykryjemy i upieczemy. Będzie perlica jak na królewskim stole. Taka perliczka, która tam waży 1,2 kg tak naprawdę, bo to z kośćmi, dla Ilony i dla Rafała na pół i są na jedzenie. I mam nadzieję, że mieliby ochotę na taką perlicę. Pozdrawiam prowadzących, pozdrawiam Państwa i zapraszam do drugiej odsłony, gdzie już będę ją przyrządzał. Dziękujemy. Widzieliśmy, że pogoda u Karola, jeśli chodzi o las, całkiem dobra, może trochę wilgotno jest. A tam ale zawsze tym, u niego jest dobra pogoda. On po prostu ma dużo szczęścia z tą pogodą. Zasłużył sobie na dobrą pogodę, to taką ma. No, widzisz. Zasłużył to ma. Myślę, że gdybyśmy tak po połowie takiej perliczki nie zjedli, oj, to energia na cały dzień. No, narobi mi smaka. Ale dobra, nie gadajmy teraz o jedzeniu, no, bo ja się teraz nie skupię. No właśnie, no właśnie. Skupmy się na tym, jak wygląda Polska teraz właśnie. Czyli sprawdźmy, jak pogodowo to się układa w Gdańsku. Proszę bardzo. Gdańsk wygląda obiecująco. Tak. Już tam jakieś pierwsze promienie, chyba nie pierwsze spotki na redzie. W Krakowie to już naprawdę chyba tego słońca więcej. Tutaj to już nawet można włożyć przeciwsłoneczne okulary, zobacz. Zakopane pada, mokre. No to, no nasza proszę. Olimpiatryzna zmoknie dzisiaj. Ale generalnie właśnie... Ona ma parasol Republiki. Ma, sam zawoziłem jej zresztą Zakopanego. Jeśli chodzi o Zakopane, czy w ogóle południe Polski, to dzisiaj może troszeczkę popadać, a nawet zagrzmieć. Natomiast w całym kraju będzie dużo słońca i będzie naprawdę ciepło, tak mniej więcej w przedziale 28-32 stopnie nawet, a więc mamy lato we wrześniu. Właśnie, chociaż chciałam powiedzieć, że mamy lato we wrześniu, ale co słychać po moim głosie, bo pewnie Państwo już zauważyli, jakoś tak się wydarzyło, że przez noc zatkały mi się nieco zatoki, czyli jak trochę lata, ale trochę jesieni się wkrada, bo nie wiem jak to się dzieje, że teraz czas przeziębień i tak dalej. Tłumaczy, klimatyzacja pracuje, chodzi, wiesz jak jest, no. No dobrze, ale o zdrowiu będziemy rozmawiać później. Teraz będziemy rozmawiać o Platformie X i nie tylko. Taki postęp czasu, taki postęp tych czasów, prawda? No, taki znak czasu, tak jest. Właśnie, idziemy do przodu i czy to dobrze, czy niedobrze, czy to też zagrożenie, ten postęp, no o tym będziemy rozmawiać z naszym gościem, pan Mirosław Usidus. Dzień dobry, redaktor naczelny magazynu Młody Dekan. Dzień dobry, ale i o perliczce też moglibyśmy porozmawiać, bo tak, pan Mirosław tutaj słuchał z nami tego, co mówi Karol, i o perliczce też było kilka takich zdań, perlistych zresztą i nacechowanych dużą wiedzą. Ale możemy najpierw nie o perliczce, tylko na przykład o czymś, co nas ostatnio zdziwiło i postawiło nawet troszkę do pionu, bo świadczy o tym, że media społecznościowe mają gigantyczną moc. W Brazylii portal X został zakazany. Dlaczego? No został zakazany dlatego, że się nie zastosował do nakazu właściwie wydanego przez sędziego Moraesa, który nakazał zamknięcie kilku profili na Platformie X, które jego zdaniem się szerzyły dezinformacje. No przypadkiem tak się złożyło, że były to profile szerzące nieco inne poglądy niż rządząca obecnie
w Brazylii władza lewicowa. No i dlatego no, wszyscy oczywiście wiedzą, że chodzi o politykę, niedługo wybory w Brazylii, tylko że to dla jasności nie wybory parlamentarne, tylko municypalne tak zwane, czyli samorządowe. Na poziomie samorządowym. Tak. No ale to też pokazuje, zresztą mieliśmy przykład wcześniej ze Stanów Zjednoczonych, że te media społecznościowe mają rzeczywiście tak dużo do powiedzenia, że są postrzegane jako zagrożenie przez polityków. Są postrzegane jako zagrożenie i moim osobistym zdaniem niesłusznie, bo wbrew pozorom oczywiście mają dużą siłę rażenia, ale z drugiej strony też są zbyt demonizowane, to znaczy upatruje się w nich zbyt wielkiego znaczenia i mocy. A to nie jest aż tak? Ja podam przykład, który akurat wczoraj o tym czytałem, że w Niemczech na przykład oskarża się TikToka o to, że w Turyngii wygrała partia AfD. I zdaniem komentatorów, ekspertów, analityków i tak dalej, to właśnie przez TikToka, ponieważ AfD bardzo umiejętnie wykorzystywało TikToka w tej kampanii i dotarło do młodych, dlatego AfD wygrało, ponieważ zdobyło głosy młodych wyborców. To jest do sprawdzenia? Moim zdaniem to jest przesada, ponieważ nic nie ukryje realnych problemów. W PRL-u wszystkie media były państwowe i była całkowita cenzura, a ludzie i tak myśleli swoje i nikt komunistom nie wierzył. Panie redaktorze, tak się składa akurat, że Rafał nie ma dawnego Twittera, dzisiejszego X-a, prawda, konta. Ja natomiast mam i tak zauważyłam, bo mówimy o tej mocy, o sile. Tam, moim zdaniem, dzieją się rzeczy czasami wręcz, no, takie wręcz nieprawdopodobne, bo niektórzy naprawdę wierzą, że wszystko, co jest napisane na tym X-ie dzisiejszym, jest prawdą. Że to jest prawdziwy świat, realny świat. Myślę, że tych niektórych jest bardzo niewielu. Naprawdę? Oj, właśnie tutaj bym powiedziała, że nie do końca, chociaż to oczywiście moje tylko zdanie, ale... Co chciałam powiedzieć, przy okazji wyborów, jak to jest z tą siłą tych informacji, które się rozszerzają? Znaczy, co do jednego pewnie się zgodzimy, że warto to narzędzie oswoić, bo może być wartościowe i pożyteczne, prawda? Może być wartościowe. Mówię z perspektywy polityka. To zależy, prawda? Ale moc oraz wiara w to, że ludzie wierzą w to, co jest pisane na takiej platformie społecznościowej, jest moim zdaniem przesadzona. Przesadzamy? Ponieważ ludzie i tak mają utrwalone poglądy. Znanym zjawiskiem jest to, że ludzie mają tendencję do grupowania się pewne stada takie na właśnie w mediach społecznościowych, samopotwierdzające się takie grupy. I ludzie oczekują, nie tyle wierzą w to, że na przykład jakiś polityk, którego popierają, pisze prawdę, ile po prostu oni go generalnie popierają. W związku z czym zawsze popierają to, co mówi, chociaż to jeżeli konto wiedzą, jest, że on nie mówi, nie mówi do końca prawdy. To jeżeli konto jest pod imieniem i nazwiskiem, to tak pewnie jest, ale co wtedy? Jak podchodzić do tych kont, które są przecież takie, no mamy tam różne niki, loginy i tak dalej, i tak dalej, no ale tam nie ma żadnego imienia, nazwiska, nie możemy sprawdzić, a tych troll kont jest cała masa, prawda? Chociażby no, ale też zwróćmy uwagę, że właśnie anonimowe konta o nieznanej tożsamości są tym mniej wiarygodne. Ludzie nie są aż tak głupi, jak być może niektórym się wydaje i... Tu działa inny mechanizm. Tu działa mechanizm stada i samopotwierdzania, takiego szukania jak gdyby ludzi o tych samych poglądach, a nie wiary w to, co się pisze. No, przecież bardzo często się zdarza, że ludzie lubią, udostępniają różne wypowiedzi polityków, podskórnie wiedząc, że oni mijają się w dużym stopniu z prawdą, ale mimo to, ponieważ są z naszego stada, z naszej grupy, to i tak to popieramy. I to jest znane zjawisko i to jest nawet zbadane. No, jest wiele badań, oczywiście nie w Polsce przeprowadzanych, bo Amerykanie prowadzą takie badania bez przerwy i tego typu zjawiska są opisane. Działa tutaj taka, to są mechanizmy znane zresztą z dawnych czasów, jeszcze opisane w psychologii. Czyli chcemy być częścią jakiejś społeczności. Tak, chcemy dobrze się czuć też. Tak.
Tak, chcemy mieć jakąś tożsamość, chcemy należeć do jakiejś grupy. Prawda tutaj, szczerze mówiąc, niestety, bo to jest przykre trochę, nie zawsze ma największe znaczenie. Moim zdaniem na Twitterze to chyba tak jest, albo jesteś na lewo, albo na prawo, po środku jest ciężko być, bo tam się tak, bo to jest, wylewa bo taka osoba jest atakowana z obu stron. Tak, panie redaktorze, ale też no, dzisiaj coraz częściej rozmawiamy i mamy doświadczenia ze sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja potrafi zrobić dzisiaj naprawdę wiele dobrego czy złego. Ile więcej? Czego więcej? Trudno mi to ocenić i nie podejmuję się tego powiedzieć. Ja jako redaktor... Nawet młody technik tutaj podnosi ręce do góry. Technika, mogę powiedzieć, że następne wydanie wrześniowe, trochę zareklamuję, poświęcone jest temu zjawisku takiego jak gdyby... sporego nawet rozczarowania sztuczną inteligencją, ponieważ było zachwytnięcie. A jednak. Były wielkie oczekiwania, była coś w rodzaju rewolucji, ale teraz są takie nastroje, przynajmniej wśród specjalistów. Z czego wynika to rozczarowanie? Nadchodzi zima AI. Specjaliści wiedzą, co to znaczy zima AI. Dwie zimy były historycznie, bo sztuczna inteligencja to jest stare zjawisko, które ma 60 lat. Okres takiego zmniejszenia zainteresowania, ponieważ problem polega na tym, że sztuczna inteligencja wielu oczekiwań nie spełnia, w wielu punktach, w wielu oczekiwaniach rozczarowuje ludzi. Jednocześnie sam, jako człowiek, który sam korzysta z mechanizmów sztucznej inteligencji, wiem, że niektóre problemy są świetnie rozwiązywane przez sztuczną inteligencję. Które na przykład? No, spróbujmy podać przykład. Mogę podać przykład, bardzo konkretny, tylko nie wiem, czy on będzie zrozumiały. Niedawno napisałem dzięki sztucznej inteligencji, a nie jestem programistą, w ciągu pół sekundy napisałem skrypt, który automatyzuje mi pewne działania w programie graficznym GIMP. Okej, okay, to robi wrażenie. Też by pomogło. Robi wrażenie. Nie jestem programistą, po prostu powiedziałem maszynie, napisz mi skrypt, który będzie robił to i to. Ludzkim językiem tej maszynie to powiedziałem. Ona mi napisała skrypt w języku programistycznym Python. Automatycznie, z ręki, tak jak programista zapewne siedziałby nad tym kilka godzin. No to imponujące jest to, że napisała i w tak krótkim czasie. A w takim razie... I to działa. To działa. A gdybyśmy mieli wymienić segment, który najbardziej rozczarowuje w takim razie, co by to było? To są halucynacje przede wszystkim. Halucynacje, czyli to, co sztuczna inteligencja wymyśla, niestworzone rzeczy, mówiąc takim prostym językiem. Pytamy, dodaje na przykład różne fakty, które nie miały jeżeli miejsca. Pytamy o historię jakiegoś wydarzenia, dodaje fakty, dodaje różne wydarzenia, dodaje nazwiska, wymyśla na przykład ludzi, którzy nie istnieją. To są tak zwane halucynacje. Czyli nie można jej ufać do końca, niestety. No nie, absolutnie nie można ufać. Co więcej, czytałem nawet, że w niektórych, w krajach najbardziej rozwiniętych pojawia się nowy zawód, bo mówi się, że sztuczna inteligencja będzie zabierać pracę. Dziennikarzom na przykład. Dziennikarzom albo copywriterom. Copywriterzy są bardzo zagrożeni. Okazuje się, że copywriterzy w Stanach Zjednoczonych znajdują pracę przy, uwaga, poprawianiu tego, co tworzy sztuczna inteligencja. Czyli nic nie zastąpi człowieka. Na to wygląda. To są mistyczna konkluzja w tej rozmowie. Tak. Znaczy ja się cieszę, bo wiesz, Rafał, mówiło się jeszcze niedawno o tym, że rzeczywiście, że sztuczna inteligencja będzie pisała za dziennikarza artykuł. Ja myślę, że chyba lepiej, jak to dziennikarz usiądzie do tego komputera i napisze. Przynajmniej sprawdzi to, co sztuczna inteligencja chociażby napisała. Dziękujemy bardzo za spotkanie. Czekamy na młodego technika, który w kioskach za chwilkę będzie. Za około tydzień. Wydanie wrześniowe to już za chwilę. Pan Mirosław Ucidus, a za chwilę Paulina Moroza. Ja tak podglądam. Ona jest gotowa do pracy wraz ze swoim gościem. I musimy Państwa uspokoić. Paulina Moroza to jest czysta, ludzka, prawdziwa inteligencja, a nie jakaś tam sztuczna. I jej bardzo ufamy. Rodzinnego przedsiębiorstwa Smak i Aromat. I dzisiaj, proszę Państwa, będziemy robić w naszym pierwszym wejściu ocet jabłkowy. Pani Swietłano, jakie są właściwości tego octu? Dzień dobry. Dzisiaj, jak pani Paulina powiedziała, pokażę wam, jak zrobić domowym sposobem ocet jabłkowy z hibiskusem i z płatkami róży. Właściwości octu najważniejsze, że on reguluje pH naszego organizmu. On zakwasza nasz żołądek, a odkwasza nasz organizm. pH naszego żołądku i octu jabłkowego i innego octu
octu bardzo podobne, od 1,5 do 2,5. I dlatego bardzo ważne na przykład dokwaszać swój żołądek i odkwaszać organizm. Picie octu jabłkowego w ogóle wskazane na co, ale nie samego, a tylko po prostu w szklance wody, tak jakby leżyczka octu. Zawsze przed posiłkiem, nigdy po, tak jakby. I ocet można zrobić wszystkiego. To jest naturalny proces, kiedy się fermentują owoce, warzywa, zioła. To jest ocetomania. Raz zrobisz, potem już nie możesz tego odpuścić. Można zrobić ze wszystkiego. Dzisiaj pokażemy jabłkowy ocet i ocet malinowy. Będzie piękny, także zaczynamy. Zaczynamy, proszę Państwa. I mamy tutaj już skrojone jabłuszka. Widzę, że ze skórką, zapewne umyte, pokrojone w ćwiarteczki. Tutaj mamy maliny i co teraz? Tak, jabłka powinny być ze skórką obowiązkowo. Może być na przykład, nie może być zgniłych. Tak, i uszkodzonych. Musi być dobre jabłka lub pobierki, też może być. Jabłek kroimy pół słoika, bo będzie burchliwa fermentacja. W ogóle dobry ocet to przychodzi dwustopniową fermentację. Pierwsza alkoholowa, a potem octowa. I to jest bardzo dobry ocet wtedy. Pół słoika bierzemy jabłek. Dalej, co my do tego dodajemy? Dodajemy tak, żeby był piękny kolor i smak. Ja zaparzyłam hibiskus, żeby jego dodać. Proszę zobaczyć, jaki piękny kolor. Tak, i wtedy będzie, dodajemy hibiskus zaparzony. A jeszcze troszeczkę nalejemy, mamy. Bo ten słoik, pani Swietłano, ile ma litrów? 4 litry. Ale można w każdym słoiku. Najlepiej to, czym większy, ten lepiej. Bo proces fermentacji bardzo taki ruchliwy, prawda? Dalej, do tego dodajemy. Teraz płatków róż już nie ma, ale zrobiłam taki przecier różanej. I to jest przecier różanej. Dodajemy łyżeczkę. Żeby był zapach. Pani jak pachnie? No pięknie. Naprawdę czuć różę. Także w gorącej wodzie, proszę Państwa. W gorącej Państwa. Wodzie, tak. W gorącej wodzie. Taka nie bardzo gorąca, ale gorąca. I zawsze proporcja jest taka. Niezależnie jaki słoik, zawsze bierzemy proporcję, zalewamy takim wodą. Żeby ocet był smaczny, trzeba dodać 4 łyżki cukru. Tak, na litr wody, na litr wody. Można dodawać więcej, ale będzie bardzo ostry ten ocet. Dobrze, to my tutaj, proszę Państwa, kończymy nasz pierwszy jabłkowy ocet. Zostańcie Państwo z nami, bo jak widać będą jeszcze różne inne ciekawostki od pani Swietłany Nowakowskiej. A ja teraz oddaję głos naszym prowadzącym. Dziękujemy, Paulino. Sporo kapitalnych kolorów tam na tym stoliku, ale i tak upieramy się przy tym, że najlepszy kolor to ma na sobie Paulina dzisiaj. Taki lekki róż, co? Natrynkowy. Tak, fajnie wygląda. Taki jeszcze letni, bo przecież lato jeszcze w kalendarzu trwa, na termometrach też. Rafał, nie czy wiem, ty... z Pauliny dałoby się zrobić ocet, ale możemy spróbować po programie. Octu, czy ty lubisz ocet? Lubię. Może to nie jest fanatyzm, ale lubię. Ale wiem, że ty miałeś doświadczenia z octem jabłkowym. Tak, kiedyś usłyszałam, że ocet jabłkowy jest dobry w diecie. Na redukcję masy ciała. Postanowiłam to sprawdzić. Rzeczywiście były. Na redukcję masy ciała? Zadziałało. Na redukcję masy. Patrząc na siebie. Dziękuję. Powiem tak. Nie przesadzajmy z tym octem. W ilościach takich drobnych. Homeopatycznych? Nie, no po prostu myślę, że do sałatki, do różnych dipów ocet jest super. Ale czy przy redukcji masy ciała można sobie czasami zaszkodzić? Więc uważajmy z tym octem. Chociaż do jedzenia, do potraw jak najbardziej, bo taki ocet jabłkowy ja dodaję do sosów, jeśli gotuję już, jak już się za to zabieram. Powiedziała nam naturalna inteligencja Ilony Jędrzejewskiej, której wierzymy w 100%. Do Paulinki my oczywiście jeszcze wrócimy, a my teraz jesteśmy ciekawi potraw naszych widzów. Zdrowych. Prosiliśmy, tak, prosiliśmy o wasze zdjęcia. Jesteśmy ciekawi, co dobrego i zdrowego. Sprawdzamy. Gruszki, wow, gruszki zapiekane z serem pleśniowym i orzechami włoskimi, posypane pieprzem. Lubię, od razu powiem, że lubię. Wszystko, naprawdę, orzechowiec, ale panie się wpisuje. W ogóle, naprawdę, msza, wawrzyniec, pozdrawiamy serdecznie, bo zawsze nam coś tu wyśle, prawda? Ale zdrowe, ale trzeba uważać na wagę. Słyszałam, pani Jadwiga do nas pisze. Właśnie. Mam i ja są pyszne. Pani Marzenno, dziękuję. Czy to, poczekaj, musiałbym się przyjrzeć, ale czy to nie są nasze orzeszki makadamia czasami? Musiałbym się przyjrzeć, bo one mogą...
może nas to troszeczkę zmylić. Nie, nie. No musielibyśmy się bardzo wpatrywać. A do tych orzeszków nawiązujemy, bo dzisiaj jest Dzień Orzeszków Makadamia i będziemy o nich rozmawiać. Właśnie. Tak. Już wkrótce pojawią się w naszym programie. Może nawet spróbujemy, co? No, ja bardzo chętnie. Ja nie mam uczulenia, bo to też z orzechami to tak jest, że trzeba pamiętać o tym, a wiedzieć przede wszystkim, czy ma się uczulenie na orzechy, czy nie, bo można wyrządzić sobie krzywdę, ale ci, którzy nie mają, ja nie mam, to na pewno spróbuję. Przypominamy, że tam jednak warto to są dobre kalorie. Po orzeszka sięgnąć. A jeszcze mamy taką ciekawostkę związaną z orzechami makadamia. Będziemy o nich rozmawiali później, okej. Okay. Ale ciekawostka jest taka, że kiedy się posieka, to uwaga, przypominają sproszkowaną kokainę i amerykańscy policjanci, kiedy robią... Poczekaj! Amerykańscy policjanci, kiedy robią prowokacje, spotykając się z jakimiś narkotykowymi dealerami. Co, te orzechy? Tak. To co, co ja powiem? Oni w paczuszkach mają te orzechy i tam te korzystają. Ale ty potrafisz zaskoczyć człowieka o 6.30, naprawdę. No, to wiesz, to tego nie widziałam, ciekawe, ciekawe. Makadamia. Dobra, za chwilkę do państwa wracamy. Pa, 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 pa.